W dniach 13 i 14 czerwca w Raciborzu gościła podkomisja stała do spraw turystyki Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Jej członkowie poza spotkaniami z przedstawicielami władz samorządowych zwiedzili obiekty istotne z punktu widzenia rozwoju i turystyki na ziemi raciborskiej i w województwie śląskim. Jednym z punktów jej programu była również wizyta w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Zaproszenie przedstawicieli Sejmowej Podkomisji do Spraw Turystyki przez Raciborską Uczelnię to przede wszystkim chęć promocji i rozwoju nowo powstałego tu kierunku. 6% PKB w tej chwili w Polsce to jest turystyka, więc jest to branża dynamicznie się rozwijająca, która potrzebuje nowych kadr. My odpowiadamy na to i chcemy współpracować właśnie z organami państwa, również z parlamentem w zakresie kierunków dotyczących inwestycji służących budowaniu i rozwojowi naszej uczelni, ale również kwestii związanych ze sportem i rozwiązań legislacyjnych, które właśnie służyłyby ogólnie rzecz biorąc wzmacnianiu kadr turystyki w Polsce. Jak się okazuje, zainteresowanie kierunkiem turystyka i rekreacja, który w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ otworzono w zeszłym roku, wciąż cieszy się wśród studentów wielkim zainteresowaniem. To są specjalności bardziej związane z turystyką praktyczną, czyli animator czasu wolnego w turystyce, branża turystyczna, hotelarstwo, a te specjalizacje, specjalności studenci będą wybierali na czwartym semestrze, czyli mają przed sobą semestr zimowy, czyli trzeci, a i na czwartym wybierają specjalizacje, które trwają przez 3 semestry. Jaki jest pomysł na to kształcenie? Będzie dużo praktyki? Praktyki są ujęte w planach zajęć w siatkach, a chcemy te praktyki powiązać z lokalnym biznesem. Tak jak dzisiaj powiedział pan prezydent i radny Wacławczyk, a Racibórz ma ogrom potężne możliwości turystyczne, natomiast brakuje rąk do pracy i chcemy tych naszych studentów uaktywnić w tą branżę turystyczną, żeby nauczyli się zawodu i miejmy nadzieję, że zostaną w Raciborzu i w powiecie, a zasilając kadry turystyczne. A jak swój pobyt na Raciborszczyźnie podsumowali członkowie podkomisji do spraw turystyki i jakie mają względem niej plany? Chcemy, aby zadaszenie lodowiska zostało wpisane przez Ministerstwo Sportu do tych zadań strategicznych. Chcemy wąskotorówkę tam wspomóc w Kuźni Raciborskiej, w Rudach właściwie, bo tam potrzeba 12 km torów, a PKP tory, które już Pendolino się nie nadają do tych szybkości, które osiąga wąskotorówka, spokojnie są do wykorzystania. No oczywiście jeszcze udajemy się do gminy Krzyżanowice, być może tam też będą kolejne wnioski. No i tutaj na uczelni mówiliśmy o szkoleniu kadr dla turystyki, więc dobrze, że taki wydział powstał, a my w pracach, w planach pracy naszej komisji na drugie półrocze też mamy ten temat i żeśmy powiedzieli, że również zaprosimy przedstawicieli szkoły z Raciborza do udziału w tej podkomisji. Do tej pory gdzieś w Polsce taki stereotyp, że Śląsk to kopalnie, węgiel, jakieś duże zanieczyszczenie, a gdyśmy wczoraj chodzili po parku cysterskim w Rudach, to ten obraz się zupełnie zmieniał. Byli wszyscy w szoku, zaszokowani, że również Śląsk jest zielony, że są fajne inwestycje na Śląsku, że to się wszystko rozwija, widzą potencjał, także myślę, że to, że przyjechaliśmy do Raciborza, to był trafiony pomysł. Dodajmy, że raciborskie lodowisko Piastor i jego zadaszenie to wniosek, który rozpatrywany będzie w 2018 roku, a goście z Warszawy oglądali go głównie w kontekście planów rozwoju bazy szkoleniowej Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.